Kończyłam szkicownik z mojego jesiennego wyzwania 21 obrazków jesieni. No i tak jak obiecałam, robimy przegląd tego pięknego szkicownika. Szkicownik jest mały, sama go robiłam. U góry tutaj zalinkuję do filmu z letniej edycji. A teraz przejdźmy do oglądania tego, co udało mi się stworzyć w ciągu jesieni. Witaj na kanale Srebrna Igła. Zaczynamy jeszcze tak troszeczkę letnim klimatem, bo mamy tutaj słoneczniki. Słoneczniki są tak na przełomie lata i jesieni z motylem, który jeszcze upaja się tym nektarem. Tutaj są jeżyny, które są pierwszymi jesiennymi bądź ostatnimi letnimi owocami. No i dalej już przechodzimy do takich typowo jesiennych obrazków. To chyba jest moja ulubiona rozkładówka tutaj z tego całego szkicownika, aczkolwiek tam jeszcze jest parę ilustracji, które mi się bardzo podobają. Tutaj mam oczywiście żołędzie. Nie mogło ich zabraknąć jesienią przecież. Kasztany oczywiście to też musi być. Dalej mamy grzybki. Grzybki oglądaliśmy niedawno. Malowaliśmy je razem na filmie, także też zalinkuję tutaj u góry, jeżeli jesteście zainteresowani, a nie widzieliście i chcielibyście wrócić do tego filmu i pomalować ze mną, to te grzybki tam są. Tutaj mamy jesienne liście. No, w tym szkicowniku jedne ilustracje są fajniejsze, drugie są mniej fajne, no ale o to właśnie chodzi w tym wyzwaniu, tak? Maluję to, co akurat, na co mam ochotę i jak akurat potrafię. Tutaj mamy dynię. Dynia oczywiście jest owocem, warzywem jesiennym, więc musi być, kojarzy nam się to z październikiem. Także w dyni, moim zdaniem, najbardziej urocze są te pędy, zawijasy, to dodają takiego czegoś. Dzika róża to jest owoc róży, wiadomo, no dzika róża, więc owoc róży, ale ma dużo witaminy C i warto ją pozbierać, jeżeli się potrafi ją potem tam utrzeć i zasypać cukrem. Są różne przepisy na to. To też warto jest skorzystać jesienią z tego. No tutaj jest gałązka taka, ja wiem, sosna albo czegoś, tak mi przyszło do głowy, że to też jest w zasadzie jeden z elementów jesieni, chociaż chyba bardziej kojarzy się z zimą. I tak akurat mi przypasowało. Mamy jesienne drzewo, które jest bardziej takie ilustracyjne niż realistyczne. Tutaj te liście opadające i koszyk grzybów, no bo przecież grzyby, no to jest taki nieodłączny symbol jesieni. Chodzimy do lasu i zbieramy grzyby. No kto chodzi, ten chodzi, ale chodzimy do lasu i zbieramy grzyby, tak? Tutaj jest taki bardziej ponury aspekt jesieni. No tutaj akurat ta ilustracja to też jest jedna z tych ilustracji, które mi się bardziej podobają. Mamy kalosze, mamy parasol. Na Instagramie rozważaliśmy, czy nie są to już tylko mityczne jakieś przedmioty jesieni, bo ostatnio deszczu nie było, no ale znowu się zaczyna i zima się zapowiada, może chłodniejsza niż w zeszłym roku, zobaczymy. To też mi się dosyć podoba, to jest worek z jabłkami. No tak niby trochę nie po kolei, tak miało być zgodnie z tym, jak jesień idzie, no akurat jednak nie jest. Tutaj mamy worek jabłek, jabłka tak naprawdę to gdzieś w październiku chyba ostatnio byśmy zbierali, ale tutaj takie jabłuszka. Tutaj jest, oj, wyleciało mi z głowy, jak się nazywa ta roślina teraz. To są takie czerwone lampiony jesienne. Myślę, że się spotkaliście. Przypomnijcie mi w komentarzach, jak się nazywa ta roślina, bo totalnie mi teraz wyleciało z głowy jej nazwa. Tutaj jest taki brzozowy jesienny lasek. Brzozy przebarwiają się jesienią na taki złocisty kolor i w zestawieniu z ich białymi pniami to wygląda naprawdę uroczo, a taki obrazek jest naprawdę bardzo prosty do namalowania. W zasadzie jakbyście chcieli się dowiedzieć, jak go namalować, to dajcie mi znać w komentarzach, to może zrobimy taki filmik, jak namalować jesienny lasek brzozowy.
No tutaj jarzębina. Jarzębina, no wiadomo, musi być jesienią, bo co będą nasze kochane ptaszki jadły? Tutaj jest znowuż tak ilustracyjnie i w zasadzie już jesteśmy na końcu tego szkicownika. Tutaj mamy sweterek taki jesienny, już taki późno jesienny, no bo zaczyna być tak już bardzo chłodno. Zresztą niektórzy jesień kojarzą sobie z właśnie kawką, książką i ciepłym sweterkiem. To jeszcze kocyk by się przydał do całej tej ilustracji. No to taki też myślę, że symbol jesieni, który się właśnie z tą jesienią dosyć mocno kojarzy. No i tak, dobrnęliśmy do końca tego szkicownika małego. Teraz czas zacząć kolejne wyzwanie i zimowe. Pytałam was, czy robić, czy nie robić, bo miałam mieszane uczucia. Mówicie robić, no to mówicie robić, to trzeba robić. Także będziemy ten szkicownik zimowy też robić, będziemy robić ilustracje. Może będzie więcej ilustracji, które będę nagrywać, żebyśmy malowali razem. To dajcie mi też w komentarzach znać, czy byście chcieli razem ze mną malować jakieś ilustracje zimowe, czy was takie filmy też by interesowały. Na koniec pokażę jeszcze kilka ilustracji, tak podsumowując, ilustracje osób, które podjęły się tego wyzwania jesiennego razem ze mną. Może wiele ich nie było, może nie wszystkie do mnie dotarły, ale jest mi bardzo miło, jeżeli braliście udział i nawet jeżeli się nie podzieliliście tymi ilustracjami publicznie, to mam nadzieję, że mimo wszystko zainspirowałam was w jakiś sposób do malowania razem ze mną. Koniecznie zostawcie subskrypcję, napiszcie w komentarzach właśnie, jak wam się podoba ten szkicownik i czy chcecie jakiś filmy bardziej instruktażowe odnośnie konkretnych rysunków. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym filmiku. Także do zobaczenia. Pa!